Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Nauczycielka Pierwsza Klasa. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, jestem koordynatorką właśnie tego programu, a dziś będę miała przyjemność moderować nasze spotkanie. Odkrywam, myślę, koduję to temat naszego webinaru, którego prowadzącą będzie Karolina Prus-Wierzbicka. Już za chwilę przekażę jej dowodzenie, ale zanim to nastąpi, wspomnę szybko o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Mogą tam Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej lub zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, proszę dać mi sygnał, ja postaram się szybko pomóc gdzieś w indywidualnych już rozmowach. Widzę, że Państwo korzystają z czatu, cieszę się, to znaczy, że nas widać i słychać. Witam, witam bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że jest dzisiaj nas tak dużo i jest to tak liczna grupa. Nie zabieram więcej czasu, życzę owocnego spotkania. Karolino, Tobie przekazuję głos. Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny. Tym razem spotykamy się na zajęciach internetowych z programowania na dywanie. Ja na dywanie nie siedzę, siedzę jednak za komputerem, ale będziemy mówili o tym, jak pracować z uczniami, już powoli przygotowując się do kolejnego kroku pracy przy komputerach, konkretnie z programowaniem, ale jeszcze w bezpiecznej przestrzeni klasy, na dywanie. Wszystko to, co tak naprawdę Państwu pokażę dzisiaj, Paniom, w większości chyba, to właśnie nawet rzeczywiście będą aktywności, które ja przygotowywałam sama na dywanie. Przypomnę się Paniom, z którymi jeszcze nie miałam możliwości kontaktu na webinarze. Nazywam się Karolina Prus-Wierzbicka, współpracuję z centrum od 4, prawie już 5 lat. We wrześniu minie 5 lat, kiedy jesteśmy razem w projekcie Nauczycielka Pierwsza Klasa i od roku przy organizacji, prawie roku przy organizacji webinarów. I dzisiaj właśnie taki nietypowy temat, wcześniej matematyka, język, a dzisiaj programowanie. Nowe moje zainteresowanie, trochę też pewnie dlatego zainteresowanie, którym zaszczepił mnie mąż, który jest programistą, ale zajmuje się troszeczkę inną pracą niż programowaniem ciekawych gier dla dzieci albo innych aktywności. Jest programistą w troszkę poważniejszych już obszarów. Co się dzisiaj wydarzy? Podczas spotkania będę właśnie pokazywała, w jaki sposób możemy rozpocząć programowanie z dziećmi. Będę chciała się z paniami zastanowić, jak możemy rozwijać te aktywności. Być może zostaną podane, bo często tak się zdarza, że podają panie swoje propozycje na działania z dziećmi. I oczywiście to, co jest ważne, będziemy zastanawiać się jeszcze, jakie cele możemy realizować. Poza samymi celami związanymi z programowaniem, możemy też przemycić w trakcie naszej pracy inne cele związane z edukacją matematyczną, z edukacją językową, przyrodniczą. Widziałam też pomysły na edukację kulturalną. Także pomysłów na wykorzystanie jakby samego tego narzędzia jest bardzo dużo. O czym warto pamiętać? Zawsze jest ten slajd przy wszystkich moich prezentacjach, więc panie, które już się ze mną trochę znają, to ten slajd też dobrze rozpoznają. Zawsze zanim zaczynamy jakąś aktywność, oczywiście trzeba się zastanowić, po co coś robię, tak? Jaki jest cel tego, czym się zajmuję. Czyli trzeba dobrze odpowiednią właśnie grę, zabawę dobrać do tego celu, który chcemy zrealizować. To, co ważne jest także przy przygotowywaniu aktywności z programowania na dywanie, to żeby dostosować naszą propozycję do grupy, z jaką pracujemy.
Pierwszy taki przykład podam już przy pierwszej aktywności, na czym to dokładnie polega. Oczywiście ważne są bardzo materiały i przestrzeń. O tych materiałach i przestrzeni, w jaki sposób powinna być przygotowana, też będziemy mogły chwileczkę porozmawiać. Warto, żeby zapisywać sobie polecenia, szczególnie na początku, kiedy zaczynamy pracę z programowaniem czy z innymi aktywnościami, pomaga to nam w jasnym, precyzyjnym przekazaniu poleceń dzieciom. Warto nie zatrzymywać się tylko na tej aktywności i po wykonaniu ćwiczeń na dywanie zaproponować dzieciom, czy już właśnie przeniesienie ich w online wersję tego, czym się zajmowaliśmy, lub jeszcze, jeśli nie korzystamy z tego, to być może jakąś propozycję na karcie pracy, co też będzie mogło być kontynuacją naszej aktywności. Oczywiście, jak przy wszystkich aktywnościach z uczniami, pamiętajmy o poprawności językowej. Zasady w trakcie. To, na czym bym się chciała, żeby panie też się skupiły, to, żeby oddać tą aktywność uczniom. Z programowaniem, troszkę jak z edukacją matematyczną, jest tak, że rozwiązania prowadzące, znaczy, że możemy mieć kilka rozwiązań prowadzących do celu i warto te propozycje uczniów wyciągać, tak, wysłuchiwać, dać im czas i przestrzeń do tego, żeby mówili o tym, jaki mają pomysł. Co myślę, że będzie wzbogacało takie zajęcia i zmieni troszeczkę te proporcje komunikacji. Jeśli jest tak, że widzą panie niezrozumienie w oczach uczniów, warto, żeby któryś z nich, który zrozumiał, mógł sparafrazować to, w jaki sposób rozumieją to, co panie zrobiły. Ewentualnie można oczywiście wstępnie pokazać pierwszą rozgrywkę jakiegoś ćwiczenia zaproponowanej propozycji. No i na zakończenie, po przeprowadzeniu już zajęć, podsumujmy z uczniami zajęcia, dowiedzmy się od uczniów, co było dla nich interesujące, jeśli pracowali w zespole, to jak im się pracowało, a co by mogło się wydarzyć, żeby im pracowało się lepiej, bądź jak ewentualnie można coś zmodyfikować, a jeżeli jest wszystko super, to dlaczego właśnie jest wszystko super i niech także o tym opowiedzą. Czyli musimy też zaplanować dobrze w czasie naszą aktywność. To, co tutaj się podczas tych zajęć pojawi, to takie pojęcia jak kod, skrypt, które są często traktowane właśnie tożsamo. To, co się pojawi, to także warunek, który jest ważnym elementem programowania. Debugowanie, które trochę spolszczyłam i nazwałam sobie odrobaczaniem. Na czym ono będzie polegało? Zobaczą panie same, przekonają się, próbując odrobaczyć pewien właśnie kod. Pojawi się też pojęcie powtórzeń i pętli. Zaczniemy może od kodu skryptu. Czym on będzie? On będzie przy programowaniu, będzie to pewna ścieżka, taką prostą definicję mogłabym swoją własną podać, ścieżka, która prowadzi nas do celu. Później już, jak już zaczniemy pracować na komputerze, to będzie to ścieżka, która będzie prowadziła do tego, żeby program działał. Tak? Czyli coś musiało się wydarzyć, program musiał dostać takie polecenia, żeby to, co chcieliśmy, zadziałało. I tutaj to też na tym to będzie polegało. Będzie to pewien umówiony przez nas właśnie kod, ścieżka doprowadzająca nas od punktu A do punktu Z, do naszego celu. O warunkach będę mówiła już później. Zaczynamy. Zaczynamy od prostej planszy, od ćwiczenia mucha wyszła. Najprawdopodobniej większość z pań w taką zabawę już się z uczniami bawiła. Mucha tutaj może się nam przemieszczać w różne kierunki i te kierunki oczywiście wcześniej nazywamy z dziećmi. Mucha może iść do góry, może mucha schodzić w dół, może mucha iść w P,
prawo, ustalmy sobie, które to jest prawo z dziećmi, żebyśmy wszyscy tak samo nazywali kierunek, lub może mucha iść w lewo. Kiedy już z uczniami ustalimy, które to jest w dół, które to jest w dół, które to jest w górę, które to jest w prawo i które to jest w lewo, nasza mucha będzie się przemieszczała. Na razie traktujmy muchę jako taką postać, która się toczy jak piłka, jak postać, która się nie obraca. Przy tym pierwszym etapie właśnie związanym z programowaniem w ten sposób patrzmy na naszą postać, która się będzie przemieszczała po naszej planszy. I teraz wracając do tego, o czym mówiłam na początku. Od czego zacząć? Warto zaczynać właśnie od małych planszy. Taka plansza jak ta może zostać już zaproponowana dzieciom w przedszkolu. 3x3 mucha jest po środku. Jeśli zaproponujemy planszę o innych wymiarach, być może nie będzie znajdowała się w tym samym miejscu. Właśnie, tutaj pani Aneta mówi o tym, że gra z pierwszakami. I to jest taka właśnie prosta wersja. Możemy tą oczywiście planszę powiększyć i wtedy już troszeczkę będzie więcej. Jaka jest zasada? Dzieci widzą planszę, wiedzą, gdzie jest mucha, nie widzą tych strzałek, które będziemy rysowali, tak naprawdę wyobrażają sobie, jak przemieszcza się mucha, ewentualnie mogą rysować też jej ślad na swoich kartkach. Zadaniem ich jest powiedzenie, kiedy mucha wyjdzie poza tą pokratkowaną planszę. Tak? Ustalmy, że tutaj będzie na przykład niebo. I w momencie, w którym mucha wyjdzie za naszą planszę, zadaniem dzieci jest powiedzenie niebo. Czyli mucha idzie do przodu, w prawo i w prawo. I zadaniem dzieci wtedy jest powiedzieć niebo, bo mucha wyszła poza naszą planszę. Tutaj mucha ma nieduże możliwości przemieszczania się, bo jest ta właśnie plansza niewielka. Na razie nie ma też tutaj żadnych warunków, poza tym, że umawiamy się z dziećmi, że jeśli mucha wyjdzie poza planszę, mówimy niebo. To, co mogę panią zaproponować, to chciałabym teraz, mając w pamięci naszą planszę, powiedzieć, która po poleceniach, które jego dziecka, czy Tomka, czy Izy, mucha wyjdzie poza planszę. Pani Agnieszko, jeśli ustali pani z dziećmi, że do przodu lub do tyłu i konsekwentnie będzie pani używała tych sformułowań, to oczywiście w ten sposób możecie sobie też to zakodować, tak? To jest wasz, możecie tak naprawdę zakodować jeszcze w inny sposób, czyli na hasło na przykład samolot, dzieci będą wiedziały, że ona idzie do przodu, tak? Konkretnie sformułowanie jest związane z tym, jak paniom i dzieciom pasuje, na co się umówicie. U mnie akurat idzie do góry i do dołu, a może iść do przodu lub do tyłu. Już pani Agnieszki i pani Małgosia odpowiedziała. Czy inne panie też to widzą? Któremu z uczniów wyszła mucha za planszę? Super. Ok, wrócę na chwilkę do muchy. I teraz tą samą aktywność możemy wykonywać na różne sposoby. Może to być instrukcja nauczyciela, który mówi dzieciom, jak się przemieszcza mucha. Może to być instrukcja ucznia, który mówi, jak się mucha przemieszcza. Jeszcze może być inny pomysł. Może to być instrukcja ucznia, który widzi, jak się przemieszcza. Zamiast muchy możemy posadzić na dużej takiej kratownicy innego ucznia. I ten uczeń milczy, przemieszcza się tylko po kratownicy, a inny uczeń komentuje bądź pokazuje kierunki, po których chodzi mucha. Oczywiście tego ucznia na kratownicy nie widzą koledzy. Czy wystarczająco jasno opisałam opcje z uczniami? Ok. Dobrze. O,
I tutaj właśnie, tak jak było tam wcześniej pytanie jednej z pań, ja sobie ustaliłam w ten sposób z uczniami, tak, że to będzie komenda idź w górę. Może być idź do przodu, idź do tyłu. I ta komenda może być zastąpiona już podczas wpisywania kodu przez strzałki, tak, z którymi umawiam się z dziećmi, że te strzałki właśnie oznaczają tą komendę. Już zaczynamy powoli dawać na początku znak, tak? Nadajemy mu pewne znaczenie, które będzie nam potrzebne wcześniej. Tutaj są trzy znaki, które proponuję dopiero wprowadzić później uczniom. Kiedy już nasze postacie na planszach zaczną mieć w cudzysłowie oczy. Tak, kiedy już będą uczniowie gotowi na to, żeby oprócz samego gestu przesuwania się w prawo lub w lewo, wziąć jeszcze pod uwagę to, że postać się obraca. Przeskocz. Co może oznaczać opcja przeskocz? Przeskocz może oznaczać opcję przeskocz z jakiegoś punktu do innego punktu. Pokażę to w konkretnym miejscu przy przykładzie innym na planszy, gdzie już pojawi się nazwanie konkretnych punktów na macierzy, którędy iść. Znowu podobnej wielkości plansza. Tym razem mamy dżdżownicę. Dżdżownica ma do celu. Celem jest jabłko. Chciałabym, żeby teraz każda z pań sobie pomyślała, jaką ścieżką może przejść dżdżownica. Warunek przejścia dżdżownicy jest jeden. Nie może ona chodzić po skosie. Może chodzić do dołu, do góry, do dołu, w prawo i w lewo. Tutaj góra, góra, lewo, lewo. Super. Ok, teraz poprosiłabym, żeby pomyślały sobie panie o najdłuższej trasie, jaką może wykonać dżdżownica, jeśli nie przechodzi z powrotem po tych samych kaflach. Czyli nie może ona powtarzać ścieżki po tych samych kaflach. Najdłuższa trasa, jaką może zrobić dżdżownica. Pani Magda pisze w lewo, w prawo, do góry. Super. Tak narysuję tą trasę. To jest najdłuższa trasa, którą może przejść dżdżownica. Super. Inny uczeń nam może pokazać taką trasę. Inny uczeń nam może pokazać taką trasę. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest to, o czym odwoływałam się na początku. Pozwólmy uczniom pokazać, że są różne ścieżki, którymi może wędrować dżdżownica. Zapytajmy o te różne ścieżki. Zapytajmy, ile musi wykonać kroków nasza dżdżownica. Spróbujmy już, używając tych kodów, zapisać z uczniami trasę takiej dżdżownicy do celu. Tak na początek. Tak tutaj. Poza warunkiem, że dżownica nie chodzi na skos, nie ma innego punktu. Dobrze. Tutaj już pojawia się inny przykład zabawy. Tym razem pojawiają się runki. To jest właśnie ten moment, w którym pojawia się warunek. O warunkach jeszcze będę za chwilę z paniami troszeczkę więcej mówiła. Przeczytam polecenie. Kot biegał za wszystkimi zwierzętami, których nazwa rozpoczynała się od litery K. Omijał pola innych zwierząt. Użyj różnych kolorów kredek do pokazania, jakimi drogami mógł biec. Pamiętaj, że nie chodzi on po skosach. Ok, czyli kot musi przejść taką drogę,
żeby zaczepić o wszystkie zwierzęta, których nazwa rozpoczyna się od litery K. Nie może wchodzić na inne zwierzęta. Narysuję taką swoją własną trasę tego kotka. Pamiętam, że on nie może zaczepiać o inne zwierzęta. Czy będzie mógł przejść tędy? Nie, nie będzie mógł przejść tędy. Muszę wymyślić inną trasę. Tutaj też jest pole, także tędy też może przejść. Więc być może będę musiała go poprowadzić w ten sposób. Tak, 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 tak. Pójdziemy w ten sposób. I to byłoby już na tyle. Tak, już więcej zwierząt nie ma. Kończy mi się droga na koniu. Teraz muszę to tylko zapisać w formie strzałek. Może być też od kury. Tak, tutaj właśnie któraś pani, od kury do dołu. I przechodzimy. Ok, czyli tutaj się pojawia już warunek, który musi być wykonany do tego, żeby zostało zaliczone zadanie. Tak, trochę mi się to kojarzy też przy pisaniu warunków, jak z pisaniem na cobezu przy organizacji zajęć. Tak, jakie muszą być spełnione warunki, żeby zadanie zostało zaliczone. W ten sposób mogą panie tłumaczyć dzieciom między innymi to istnienie warunków, ale tak naprawdę samym warunkom można poświęcić oddzielne zajęcia. Na przykład, jeśli będziemy się z dziećmi niezależnie od zajęć programistycznych zajmować, jakie warunki należy spełnić, by zrealizować te zadania. Zachęcam do takich zajęć. Co musi zrobić Marysia, żeby czytać książkę przed snem? Ktoś może powiedzieć, no musi już leżeć w łóżku. Musi leżeć w łóżku, musi mieć książkę, musi być w piżamie, musi być umyta. I teraz nasze kodowanie zaczęłoby się od momentu, załóżmy, kiedy Marysia jest już w piżamie, jakie kolejne czynności musi wykonać, żeby tą książkę czytać przed snem. Jeśli Marysia jest już w piżamie, to Marysia idzie do łóżka, odkrywa kołdrę, kładzie się do łóżka i tak dalej, żeby wydarzyło się ten, żeby był ten efekt końcowy. Żeby tata umył okna. Taki optymistyczny efekt. Musi się wydarzyć ileś czynności wcześniej, tak? Musi to zostać przygotowane. I tutaj też, jak panie zapytają i poprowadzą takie zajęcie na temat samych warunków, z rozdaniem na przykład na kartkach dzieciom różnych aktywności, mogą być prostsze, jak mycie zębów, jak na przykład ułożenie puzli, zbudowanie wieży, zaparzenie herbaty, żeby od początku do końca w grupach na przykład rozpisali, co się musi wydarzyć, żeby ostatecznie ta rzecz na końcu zaistniała, będzie to być może dobrym wstępem do lepszego rozumienia warunków, które muszą się wydarzyć później przy programowaniu, tak? Bo jak już przejdziemy na wersję online, to dziecko się będzie zastanawiało, dlaczego ta dziewczynka nie skacze, tak? Dlaczego ona się nie przemieszcza, dlaczego nie chce zrobić tego, co powinna. A dlatego, że nie wykonałeś jeszcze kilku innych rzeczy, które powinieneś. Nie dałeś jej instrukcji odpowiednich do tego, żeby wyszedł ci ten ciąg zdarzeń. Tutaj jest kilka pomysłów na to, co mogą panie dzieciom zaproponować. Dokładnie pani Agnieszko. Algorytm. Ok, i tutaj już jest rozpisany skrypt. Często jest tak, że zaczynamy od rozpisywania skryptu, traktując jako start kropkę zieloną. Ja tutaj nie mam zielonego koloru, pozwolę sobie zaznaczyć kropką żółtą. I na zakończeniu jest kropka czerwona. Oczywiście tutaj powinny się te skrypty oddzielać, mogą być na przykład w krateczkach
ta piątka razem ze strzałką. Co mówi piątka ze strzałką? Piątka ze strzałką informuje nas właśnie o pewnym powtórzeniu, które będzie. Więc najpierw uczeń nam może narysować pięć strzałek do góry, tak? Że sobie tutaj gospodarz idzie jedną, drugą strzałkę, trzecią, czwartą i piątą. I tu możemy pokazać właśnie uczniom, że w takiej sytuacji warto skrócić ten opis i dopisać tutaj piąteczkę. Tak, czasami tą piątkę się dopisuje też pod strzałką na przykład. Następnie nasz gospodarz skręca i będzie szedł teraz w dół. Znowu przechodząc przez pięć kratek. Teraz będzie szedł cztery i minie kolejną postać, którą musi zgarnąć na drodze i wyląduje w domu. Nie zatrzymuje on się na tych polach, nie ma takiego polecenia. Musi po prostu je zabrać, czyli przejść przez tą ścieżkę. Jest tu kolejna jakby aktywność, którą mogą panie, kolejne warunki, którą mogą panie wykorzystać. Tam się pojawiał aspekt związany z edukacją językową. Tutaj już mówimy o zwierzętach hodowlanych, czyli jakiś element przyrodniczy. Jakie mogłoby być tutaj jeszcze inne polecenie? Może mają panie jakiś pomysł na inne polecenie? Może być na przykład polecenie, tak jak tutaj mamy zwierzęta hodowlane, może być też polecenie związane z zwierzętami oczywiście dzikimi, tak? Może być też na ilość głosek lub sylab, ale o, zwierz, super, Pani Agnieszko, dziękuję. Właśnie teraz mi też to przyszło do głowy. Zwierz dwusylabowe, ale ja nie sprawdziłam tego, czy one są, czy mamy tutaj zwierzęta, które łączą się na przykład w jakąś grupę sylabami. Pani Agnieszka sprawdziła, więc w tym jest też wartość, tak, że możemy jeszcze w ten sposób skorzystać z jakby, to jest kolejny pomysł na te warunki, które możemy stawiać uczniom. O, tutaj już teraz jeszcze inna edukacja, tym razem matematyczna, moja ulubiona. I jakie warunki tutaj, tak? Możemy oczywiście mówić o jakiejś sumie, którą musi zebrać żabka, przechodząc przez konkretną drogę, a omijając inne. Możemy mówić o różnicy, możemy prosić ją, żeby skakała przez pola, gdzie są tylko liczby parzyste, bądź liczby nieparzyste. I to w zależności od etapu edukacji. Może też na przykład zbierać jakąś sumę większą niż coś lub mniejszą niż coś lub liczby, które są mniejsze lub większe. O, tutaj jeszcze pani Monika do poprzedniego zakończone na samogłoskę, spółgłoskę. Albo gdzie jest, przez pola, gdzie jest wyraz U. No super, dziękuję bardzo. Tutaj moja propozycja w tej aktywności była jeszcze inna. Skacz do domu taką drogą z żabką, by zbudować największą liczbę czterocyfrową z kolejno mijanych przez ciebie pól z cyframi. Dodatkowo uczniowie mogą mieć narysowane przez nas taką planszę do wstawiania tych liczb czterocyfrowych, tak? Tak. I pierwsza mijana cyfra będzie wstawiona w rzędzie tysięcy. Kolejna setek, następna dziesiątek, a ostatnia jedności. Która z pani już wie, jaka będzie największa mijana przez żabkę liczba, czyli od jakiej musi cyfry żabka zacząć? Super. Świetnie. Czyli żaba może zacząć od, musi zacząć od ósemki. Czyli jak się dostać do tej ósemki? Może żaba pójść tędy lub pójść tędy. Trzeba pamiętać, że musimy omijać inne
Liczby. Ok, gdybyśmy po każdym tym skoku uczeń może oczywiście sobie wpisać to. Pamiętajmy, że warto właśnie już od razu zapisywać ten skrypt poza ścieżką, którą uczeń wyznaczy. Dla ułatwienia sobie może już obok zapisać tą drogę w postaci strzałek. W postaci strzałek, ewentualnie powtórzeń. Tutaj byłoby to dwa razy do przodu, jeden raz w lewą stronę, dwa razy do dołu i potem i tak dalej, i tak dalej. Liczymy. Ok. Możemy oczywiście dać tutaj jest dodatkowe pytanie, tak, jaka to będzie liczba, czy będzie parzysta, czy nieparzysta. Możemy zapytać uczniów, skąd wiedzą, że nieparzysta. Więc jakby dalej pociągnąć ten motyw matematyczny, tak? Możemy zapytać, jaka by była kolejna liczba zbudowana z tych cyfr, które są na planszy, albo kolejna, a jaka byłaby największa parzysta liczba. I tak dalej. I możemy wejść z tematu programowania, możemy automatycznie wejść do edukacji matematycznej i pociągnąć tym drobnym wstępem, pociągnąć temat dalej. Tutaj przepraszam, ale będzie słabo widać, co jest na tej planszy zapisane. Tu są nazwy dni tygodnia. I pomysł, który mi się spodobał, który zobaczyłam też w internecie, to była taka propozycja, żeby iść do domu i warunki, które były podane, to trzeba było przejść przez pola drugiego, trzeciego i siódmego dnia tygodnia. Może to być dowolna kolejność i należało omijać inne dni tygodnia. Czyli jeszcze kolejny jakby obszar do powtórzeń. Jesteśmy z uczniami na temacie dni tygodnia, mamy powtórzenie. Być może bawiliśmy się już w zabawę, którą zaproponowałam wcześniej podczas webinarów związanych z dniami tygodnia, a potem jeszcze pokazujemy uczniom dużą planszę. Zamiast postaci, która tutaj sobie u mnie spaceruje, jest to uczeń, który będzie miał spacerować po tej planszy. Ten uczeń może się wymieniać, możemy dawać różne warunki. A potem na kartach pracy, prawda, możemy jeszcze inne zadanie, bądź mogą uczniowie dla siebie sami, dla swoich kolegów zadania związane akurat z tą aktywnością zaproponować. Ok. Nasza postać ma przejść przez pola drugiego, trzeciego i siódmego dnia tygodnia, czyli przez jakie pola? Z jakimi nazwami dni tygodnia? Wspaniale. Już dostałam informację. Jeszcze panie tutaj dopisują. Ok. I ponieważ dzisiejszy webinar jest na temat programowania, więc warto się skupić właśnie na tym, żeby jednak przy każdej tej aktywności powstał nam skrypt. Tak, zapiszmy z uczniami miejsce startu i to, w jaki sposób przebiegała droga tej dziewczynki, żeby dotrzeć do domu. Tutaj mam wtorek na planszy, tutaj mam środę i tutaj mam chyba niedzielę, tak mi się wydaje. Czyli trasa tej dziewczynki może w ten sposób przebiegać. Teraz wystarczy ją opisać, bo tak naprawdę najważniejszy dla uczniów będzie już ten poprawnie napisany opis, który potem będą przenosić w jakiejś formie, mniej lub bardziej podobnej do tego, co tutaj robimy, do programów choćby takich jak Scratch. Zauważą panie, że wszystkie tutaj zaproponowane aktywności, na razie przynajmniej, są właśnie na tej pokratkowanej tablicy. Pokratkowana tablica ma w moim odczuciu takie zadanie, żeby przyzwyczaić uczniów, że to programowanie zwykle, szczególnie w tych programach dla nich przeznaczonych, będzie się odbywało online, zwykle na jakiejś macierzy, tak, gdzie będą właśnie
ich postacie, czy przemieszczały się, czy będą je mieli przesuwać, czy umieszczać na konkretnych punktach w tamtejszym układzie współrzędnych. Ta dziewczynka akurat tutaj się nie obraca u mnie, ale gdyby się obracała, to trochę zniwelowane są te pojęcia, które są nam potrzebne. Bo jeśli się ona obraca, to jakich pojęć potrzebujemy? Tylko. Będziemy potrzebować wtedy pojęć idź do przodu, obróć się w prawo, obróć się w lewo. Nie będzie nam już potrzebne raczej skręć w prawo i skręć w lewo, bo już sam obrót będzie mówił o tym skręcie, więc jeśli ona tutaj się obróci i będzie twarzą przodem do wtorku, jeśli już tutaj obrócimy ją, to będzie wtedy szła do przodu ze swojej perspektywy. Tak? A my sobie na początku ustalamy z uczniami, że ten kierunek przemieszczania się po planszy to jest do przodu, a ten jest do tyłu, czy do góry lub do dołu, w zależności jaką wersję panie wybiorą. Czyli jeśli już się obraca, to też przemyślmy, które są nam inne polecenia potrzebne do zadania. Na stronie godzina kodowania jest taka bardzo przyjemny zestaw, właśnie zestaw gier z postacią z bajki Angry Birds. Według mnie całkiem nieźle ustawiony od poziomu trudności, gdzie ta postać Angry Birds się obraca. I tam już dziecko na przykład w tamtym programie, gdzie już programuje ścieżkę tej postaci, będzie musiało ją obracać. Więc być może też swoim uczniom często proponuję tamtą grę na początek właśnie takiej aktywności z programowaniem online, gdzie już widzą tą postać online i wytyczają jej ścieżkę, jeszcze jakby nie programując, co jest na tej ścieżce i w jaki sposób, jaki jest cel tej zabawy. Tutaj mogą sobie zaprogramować, jaka jest ścieżka, jaki jest jej cel. O, tutaj pani Helena, tak, też mówi o tej zabawie. Uważam, że jest bardzo dobra. Muszę przyznać, że miałam sama trudności z końcowymi etapami tej gry. Uczniowie mi pomogli. O, i tutaj jest inny jeszcze pomysł na wykorzystanie, jakie jeszcze inne warunki możemy zaproponować uczniom. Znowu jakby powtarzamy, pokazujemy im pewien sposób pracy z programowaniem, z zapisywaniem kodów, ale dajemy im coś nowego, jakąś nową aktywność, która być może ich na nowo zachęci do tego, żeby sięgnąć do tego zadania. Czyli idź do domu taką drogą, by suma liczb na polach z mydłami domina, przez które będziesz przechodzić, była równa 100. I teraz znowu wyjaśnię, na czym to polega. Panie, które były na edukacji, na webinarze matematycznym, będą wiedziały, o czym mówię. Umawiamy się z uczniami, że domino reprezentuje nam pewien zapis liczby dwucyfrowej. I jeśli będę patrzyła na to domino, to tutaj będę miała, to tutaj będę miała 12, a jeśli je obrócę, to będę miała wtedy liczbę 21. Tak, 21. I teraz zadaniem jest przejście przez pola, tak by suma zgarniętych właśnie na polach domina była równa 100. Czy mają panie pomysł, które tu dwa domina można ze sobą połączyć, żeby była suma 100? Tak, na przykład. 45, tu jest 45 i 55 jest tutaj. Tak? OK. Czy jeszcze któraś pani widzi na przykład inne rozwiązanie?
Jest super. Okay. Tutaj jest jakby zaproponowałam celowo kilka rozwiązań, trzy akurat, które mogą sobie wybrać uczniowie. Więc może powstać dużo poprawnych rozwiązań tego zadania. Oczywiście panie mogą zaproponować inne sumy, użycie innych narzędzi, być może po prostu wpisanie tych liczb w ich podstawowej postaci, a być może po zabawach właśnie z dominem, zapisanie tego w ten sposób, ułożenie tego w ten sposób. Proponuję ustawić ich więcej, tylko pamiętać o tym, że jeśli uczniowie mają nie przechodzić przez inne pola, to ustawienie domina powinno być takie, by im to umożliwić. Oczywiście im gęściej będziemy ustawiać te płytki z dominem, im więcej będzie warunków, tych możliwości dróg będzie mniej, tym będą bardziej zbliżone, bądź ich będzie mniej. Oczywiście zapisujemy to w formie skryptu, tak? Czyli tutaj nasza postać skręca w lewo, idzie do przodu, raz, dwa, skręca w prawo, idzie do przodu, raz, dwa, jeden, dwa i skręca po raz kolejny i idzie do przodu. Skręca, przepraszam, idzie. Jeśli skręca, to idzie do przodu, a jeśli nie skręca, tylko jest. Patrzymy na tą postać jak na kulkę, no to się toczy w prawo lub w lewo. Materiały. Z czego możemy korzystać przy programowaniu na dywanie, to jest tak naprawdę to, co mamy pod ręką, możemy wykorzystywać obraz, chodzi o edukację językową, które mamy. Możemy wstawiać dzieciom w planszę litery, które są bohaterami naszych dyktant. Może być to litera CH, U zwykłe, RZ, może być zespół tych liter. Możemy podawać dzieciom wyrazy, które będą właśnie warunkiem do przechodzenia przez te litery, czyli na przykład przejdźcie przez pola z literami, które znajdują się w wyrazach brzuch, nie wiem, góra i na przykład chustka, tak? Brzuch, góra, chustka i tak dalej. I tutaj są materiały. Część z pań korzysta i widziałam, że są organizowane kursy, gdzie korzysta się z takich kolorowych kubeczków. Oczywiście, jak wprowadzamy jakiś materiał, warto, żeby uczniowie mieli czas, żeby tym materiałem się nacieszyć, poznać go, popracować z nim troszeczkę w innych okolicznościach, czyli możemy zaaranżować inną zabawę z użyciem kubeczków. Mogą poukładać go na przykład w różne wieże, mogą poukładać go w różne rytmy. Oczywiście to też powinno być w jakimś stopniu przez nas kontrolowane i planowane. Ja dla potrzeb mojej małej kratownicy będę korzystała i pokażę paniom, jak może to wyglądać na sześcianach. Tutaj też widziały panie, że są właśnie kostki z różnymi cyframi. Materiał powinien być przede wszystkim atrakcyjny dla uczniów. Wiem, że są gotowe materiały, które można kupić na stronach już firm, które się zajmują kodowaniem na dywanie i tam już mają takie piękne i same kratownice i też elementy właśnie skryptów tej drogi zapisane, więc to można sobie zdobyć w takich wielkościach, w jakich są potrzebne właśnie do pracy z dużą grupą, coś co można rozłożyć w sali klasowej na podłodze. I tu
Tutaj może przejdziemy dalej. Chciałabym pokazać Panią filmik. Wiem, że były zgłaszane jakieś trudności techniczne, więc być może część z Pań będzie widziała coś na ekranie poza tym, co chciałabym pokazać. Więc poproszę wtedy Panią Darię, żeby wrzuciła link pierwszego filmiku jeszcze do czatu. Jeśli Panią będzie przeszkadzało to, co będzie na filmie, możecie sobie Pani oddzielnie poza obejrzeć. Już włączam. I tutaj właśnie u mnie się wyświetla coś, co niekoniecznie się, czego niekoniecznie chciałam. Polecenie było takie. Ułóżcie tak kostki, żeby one się nie powtarzały w liniach. Tak, czyli coś w liniach pionowych i poziomych, czyli coś jak sudoku, tylko w liniach prostych, tak? Nie patrzymy jeszcze. I to była pierwsza aktywność. Oczywiście tutaj jest mała mata, to może być większa mata, trzeba wtedy odpowiednio dobrać ilość kostek do aktywności, czyli zadaniem dzieci jest takie ułożenie kostek, żeby nie powtarzały się one w linii pionowej ani poziomej. Ja jeszcze na chwilkę wrócę do tego układu na końcu. Aha, ale jak pauzuję, to niestety mi to znika. Sprawdzę, czy to... Niestety znika mi, więc na końcu jest ten układ taki jak w sudoku, prawie jak w sudoku, bo jeszcze w tych mniejszych kwadratach to się nie powtarza. Oczywiście możemy też założyć, że dzieci znają sudoku i jeszcze w tych małych kwadratach też one mają się nie powtarzać. Czyli na początku bawimy się tymi kostkami. Teraz chciałam pokazać inny film, też z inną aktywnością. Tutaj jest inne zadanie. Zabieramy jedną kostkę i zadaniem dzieci, też poproszę Cię Daria o załączenie tego, zadaniem dzieci jest takie przesuwanie elementów. Jak widzicie, panie są przesuwane tylko pojedynczo w miejsce, gdzie jest puste miejsce, gdzie została zabrana jedna kostka, tak by utworzyć linię. Mój syn ma taką grę na tablecie, gdzie jest dokładnie podobne zadanie, tylko trzeba ułożyć w ten sposób rurki, przez które będzie potem kulka leciała. I też można przesuwać tylko pojedynczy element. I tutaj ustawiło się to znowu w liniach, tym razem kolory. Tak, w pierwszej linii kolor był granatowy. Oczywiście można zaproponować jeszcze inne ułożenia, w zależności od tego, jaki będą miały panie pomysł, być może jaki będą miały dzieci pomysł. Mogą dostać dzieci też gotowy szablon z tym, jak powinien wyglądać, jak powinno zostać wyglądać ułożenie i przez ten szablon dotrzeć do tego efektu. Znowu to jest coś, co później się pojawi w innej opcji, albo co będą mogły później zaprojektować w opcji online. Czyli najpierw sobie to przećwiczą w tej wersji offline'owej, a potem już będą same mogły zaprojektować takie zadanie dla kolegów online. Tutaj na przykład jest pokazane już właśnie coś, od czego możemy też zaczynać pracę z tymi kostkami. Tutaj jest pewien ułożone coś w pewnym wzorze. Możemy na początku gotowe takie zdjęcie uczniom przekazać i muszą oni po prostu na swoich planszach odtworzyć taki wzór. Możemy też im pokazać taki wzór i zapytać się, według jakiej zasady jest on budowany, tak? Jak im się wydaje, czy jest tu jakaś zasada, według jakiej jest budowany. Tutaj obok jest jeszcze inny wzór. Możemy ich tutaj zapytać, czy tutaj jest jakaś zasada, według której jest budowany. Tutaj, jeśli panie się przyjrzą, to tutaj mamy,
Cztery klocki żółte, cztery czerwone, dwa żółte i dwa czerwone. Tutaj mamy klocki. Akurat tu są też, one się nie różnią od tych kolorystycznie, ale jakiś tam odcień jest na żywo. Tu są znowu cztery te klocki w jednym kolorze, cztery w drugim, dwa i dwa. Ten kolor i ten to są te same kolory, ten kolor i ten to są te same. Mogą też uczniowie przygotować takie wzory, rytmy dla swoich kolegów. Takie klocki sześcienne. Pamiętam, że kiedyś po prostu szukałam pod hasłem drewniane sześciany w internecie. A tak naprawdę kupiła je mi już dla mnie pani Daria, więc ona będzie mogła ewentualnie przekazać paniom, gdzie takie materiały można kupić. I tutaj jest kolejna propozycja. Tym razem jest to już perfekcyjne sudoku, tak? Czyli nie powtarzają się nam tutaj kolory, wszystkie są różne. W tej linii nie ma powtórzeń kolorów. I także wewnętrznie tutaj także się one nie powtarzają. I podobnie jest tu. Jeśli byśmy chcieli jakby pochylić się bardziej nad tym obrazkiem, to możemy zadać dzieciom pytanie, czy widzą jakieś podobieństwa, czy widzą może jakieś osie symetrii tutaj, czy coś im się wydaje podobne tutaj w tych obrazkach. Jeśli się przyjrzymy, to najprawdopodobniej zaraz któryś z uczniów nam zauważy, że w tych liniach tutaj granatowy klocek jest tu i znajduje się on tu. Ten jest tutaj, żółty, a ten tu. I jakby odpowiadają sobie przeciwlegle, tak? Leżą na przeciwległych tutaj ścianach i akurat tutaj w tych przeciwległych kątach. Ok. O, i tutaj kolejna aktywność, która nadal jest aktywnością związaną z programowaniem, tak? Tutaj budujemy coś i mamy do czynienia z osiami symetrii, która się nam często pojawia. I znowu jest macierz, tak? Wykorzystujemy do tego macierz. Ta macierz będzie nam się powtarzała w tych wersjach online, więc nadal prezentujemy ją także uczniom w tej wersji. Czy widzą panie tutaj oś symetrii? I ewentualnie, jeśli widzą panie oś symetrii, czy może widzą też więcej niż jedną oś symetrii? Dziękuję pani Kasiu. Pionowa i pozioma. Tutaj widzimy i tu widzimy. Możemy zadać pytanie uczniom, co zrobić, żebyśmy byli pewni, że jest tylko jedna ta linia, wzdłuż której ten wzór się powtarza, tak? Po przeciwległych stronach. I okazuje się, że wystarczy zabrać ten granatowy klocek z tej strony i z tej strony, żebyśmy już byli pewni, że ta oś symetrii będzie przebiegała po środku. To, do czego dalej zachęcają nas też szkoleniowcy właśnie z programowania na dywanie, to jest także tworzenie budowli przestrzennych na takiej właśnie mapie kratkowej,
a potem na przykład już płaskie odtwarzanie tego, jakby to mogło wyglądać w przestrzeni płasko, czyli potrzebne by były nam na przykład karteczki, którymi byśmy to oznaczali już tutaj na tych kwadracikach i też by nam się w takiej przestrzeni płaskiej zbudowała ta wieża. Jest po jednej i po drugiej stronie zbudowane. Można też odwrotnie, mówi Pani Ewo o tym poprzednim slajdzie, tak, że możemy zabrać oczywiście stąd, możemy też jeszcze w jakiś inny zapytać uczniów, w jaki sposób zrobić, żeby właśnie ta linia była osią symetrii. Wracam, przepraszam, do naszych wież. Mamy wieże, więc także to jest już aktywność, która także pozostaje w obszarach programowania. O, i teraz wieże z warunkami. To jest też bardzo ciekawe zagadnienie. Tą wieżę akurat położyłam na naszej kratownicy, żeby lepiej było widać kolory, bo mi słońce za bardzo odblask dawało na klocki i w takiej opcji lepiej widać. Oczywiście ona stoi na tej planszy. Tu są akurat klocki mojej córki poprzyczepiane ze sobą. I teraz znowu, jeśli zajmujemy się zadaniami na przykład tekstowymi, to mogą one dotyczyć warunków, z jakimi jest budowana ta wieża. I możemy na przykład opisywać uczniom warunki do zbudowania wieży z klocków. Składa się ona z 6 elementów. To, czy akurat ten warunek będzie istotny dla sprawy, czy nie, może się okazać później po tym, jakie inne warunki im damy. Na przykład możemy powiedzieć, że na końcu u podstawy tej wieży jest klocek w kolorze niebieskim. Innym klockiem, który dotyka tylko jednego klocka, jest klocek czerwony. Po tej informacji uczeń może wiedzieć, że to będzie pewnie klocek czerwony na górze, tak? Czyli wiemy już umiejscowienie, jak jest dwóch klocków, wiemy, że już dwa klocki są potrzebne do zbudowania wieży. Wieży znajdują się trzy klocki w kolorze zielonym. Najjaśniejszy, jasny i ciemny. Najjaśniejszy klocek znajduje się pomiędzy innymi klockami zielonymi. Klocek żółty dotyka z jednej strony klocka zielonego jasnego. Ta kratownica to jest z jakiegoś starego zestawu FSIP-owskiego, który znalazłam u siebie w szkole, ale z tego co widziałam, to są duże kratownice konkretnie do kupienia na stronach związanych właśnie z kodowaniem na dywanie, z warsztatami, być może też właśnie na stronach mistrzów kodowania. Kilka linków na koniec Panią pokażę, gdzie możecie jeszcze poszukać już gotowych. Oczywiście można je po prostu samemu sobie zrobić. Układ współrzędnych. To, co jest ważne dla uczniów pracujących już online na programach i to, z czym się spotkałam z trudnością też uczniów u mnie początkujących, jest właśnie ten układ, który się pojawia, gdzie próbowaliśmy to rozszyfrować i szukać przykładów tego, jak im wyjaśnić do końca, jeśli pytają ich, gdzie tą postać mają postawić, tak, w którym miejscu. Od czego można zacząć zabawy z takim układem współrzędnych? Jeśli dzieci na przykład nie grały w statki, nie wiedzą, czym jest gra w statki, lub jeśli nie widziały planszy szachowej,
chociaż szachiści początkujący też nie patrzą na to, że tam są jakieś literki po obu stronach. Tak? Możemy rozpocząć taką zabawą właśnie, którą też pewnie czasami się zdarzają w ćwiczeniach i którą dzieci mogą już rozpoznawać, tak? Że w jednej linii tutaj kratownicy są jakieś symbole, w drugiej linii są kolory i pokazujemy dzieciom, jak odczytać taki właśnie kod, tak? Tutaj przeciągamy palcem w jedną stronę i w drugą i z góry i tutaj wyskakuje nam akurat żółty trójkącik. Jeśli chcemy się dowiedzieć, co powinno być w tej kratce, to patrzymy, dokąd ona biegnie, do jakiego koloru i do jakiej figury. Więc na początku jakby w ten sposób wprowadzamy uczniów. Tutaj pokazuję wycinek tylko takiej planszy. Ta plansza może być dużo większa. Z tego, co widziałam na szkoleniach z programowania, są duże, naprawdę duże plansze, gdzie trzeba rozkładać już chyba gotowe wzory na kratownicy, zalaminowane gotowe wzory na kratownicy. Panie sobie tutaj podpowiadają, jak można, z czego można właśnie zrobić te kratownice. Jeśli już poćwiczymy trochę z uczniami tych wzorków i tych kolorów, to możemy przejść na wersję bardziej zaawansowaną. A co będzie, jeśli tutaj będziemy mieć BC, a tutaj 1, 2, 3, to jak się będzie to pole nazywało? A jak się będzie to pole nazywało? Tak? I znowu przypominamy sobie o tym, jak to się odczytuje. I uczniowie mogą nam na przykład na kartach pracy lub na dużej planszy rozłożonej na dywanie czy w klasie na podłodze podpisywać lub wstawiać nam kartki A4 właśnie z opisem tych pól. Jeśli już przejdziemy przez ten etap i widzimy, że uczniowie wiedzą, o co chodzi, to możemy zaproponować im zabawę, którą zaproponuję paniom teraz. Chciałabym, żeby panie zapamiętały, może sobie narysowały albo w głowie sobie narysowały ten układ kratek, który teraz mamy. Za chwilę podam paniom instrukcję. Instrukcję, jak będzie trzeba wypełnić kratki, które są pokazane na monitorze. Jakimi kolorami? Nawet sobie tutaj zapisałam wcześniej. OK. Poprosiłabym, żeby na polu B1, pole B1 zamalowały panie na kolor czerwony. Jeśli tak fizycznie pani nie robią, to proszę to w wyobraźni sobie odtworzyć. Prosiłabym o zamalowanie kolorem czerwonym kratki D1. Następnie kolorem czerwonym kratki C2. I teraz poproszę o zmianę kredki. Będziemy kolorować na zielono kratkę C3, C4 i D2. Tutaj pani Beata mówi, można na początku zamiast cyfr i liczb użyć figury i kolory. To tak jak na tym slajdzie, który pokazałam wcześniej. OK, czy wiedzą panie mniej więcej, co mogło wyjść? Co to przypomina? Dziękuję pani Kasiu i pani Małgosiu. To teraz pokażę, jak to wyglądało. Dziękuję pani Agnieszko. Kwiatek. No i teraz mają panie kolejny jakby obszar do zabawy z dziećmi, do nauki z dziećmi. Tak, to mogą być
początku instrukcje, które będą przez Panie podawane, mogą się ograniczyć do dwóch kolorów. Potem można to rozszerzać dla starszych dzieci i kolorów wprowadzać więcej, bardziej skomplikowane obrazki. Możemy zaproponować też im, żeby w grupach przygotowały zadania dla innej grupy i sobie wspólnie te polecenia podawały. Mogą też w parach na przykład sobie podawać te polecenia, otrzymać wcześniej od pań i podawać sobie w parach polecenia. Może być też tak, jak czasami, jeśli bawią się panie w biegane dyktando, to ten kwiatek może być umieszczony w jakimś miejscu sali i w parach dzieci podbiegają, żeby zobaczyć. I zadaniem ich jest powiedzenie koledze, koleżance, gdzie mają jaki konkretny kolor wstawić. Mówiłam już wcześniej paniom przy wprowadzaniu pojęć, że bardzo ważnym, żmudnym zajęciem jest debugowanie. Debugowanie, czyli odrobaczanie w mojej wersji, czyli poszukiwanie błędu w kodzie. Tutaj mają panie pięknie zapisany kod, czyli on się rozpoczyna od dziewczynki, miejsca startu i kończy się na domku. Ale gdzieś tutaj się wkradł błąd. Coś tu nie działa. Ona jednak nie doszła do domu, tak? Dzieci wpisały przez internet do swojego programu ten kod i ona im nie idzie do tego domku. Super. Już panie odpowiadają. Dziękuję. Tak, dziewczynka powinna pójść 3 razy do góry. Tutaj możemy, jak panie widzą, też skrócić, czyli zastosować to, co już wiemy, czyli skrócić sobie ten skrypt. Może pojawić się dwójka, przepraszam, przy strzałce w prawą stronę i przy poprawionym już kodzie pojawić się trójka do góry. To jest kolejna rzecz, którą i następnie oczywiście dwójka. To jest kolejna rzecz, którą paniom proponuję, czyli zajęcia poświęcone, jeśli już dzieci wyznaczają same te drogi, zapisują je, mogą zapisać je też w formie A1, tak, czyli z tego miejsca, z którego dziewczynka idzie, że dziewczynka idzie od miejsca A1 do miejsca, przepraszam, A4 do miejsca C4, tak? Następnie od miejsca C4 do C1. Gdzie też się umówicie na te symbole, jak je zapisywać od do. Proponuję też poświęcić lekcję właśnie na szukanie błędów. Szukanie błędów w ocenie mojego męża jest jednym z najtrudniejszych, najbardziej żmudnych elementów jego pracy. Czyli jak już i mamy jakieś niby ukończone dzieło, okazuje się, że coś nie działa. I przejście przez całą procedurę, co nie działa, stanowi już duży wysiłek dla osób, które na przykład nie tworzyły takiego kodu, więc muszą wejść w rolę osoby tworzącej ten kod i odnaleźć. Tutaj akurat jest on dość prosty, tak? Być może jak dzieci już przejdą na wersję online i zaczną się kłopoty, to właśnie debugowanie, szukanie tego błędu, dlaczego coś nie działa, może być dość przykrym i żmudnym doświadczeniem. Ale jeśli już znajdziemy ten błąd, poprawimy go, to będzie to z dużą korzyścią dla nas. To, co chciałam na koniec, o czym jeszcze chciałam panią na koniec powiedzieć, to to, że tak naprawdę z dzieciakami
Praca z programowaniem ma się od zupełnie innych aktywności, niezwiązanych z taką matą, ani właśnie konkretnie z przesuwaniem postaci po planszy, tak? Elementy programowania będziemy mieli na przykład w znanej dzieciom piosence Ojciec Wirgiliusz, gdzie będą powtarzały pewną aktywność za jednym z uczniów. On pokaże im pewien sposób działania, który ma zostać wywołany. Tak, i dzieci będą powtarzać już jakby efekt tego kodowania jego, tak? W momencie, w którym będziemy się bawić w zabawę kto tak jak ja, czyli zabawę, gdzie siedzimy sobie w kółku, jest jedna osoba w środku i zamieniamy się krzesłami, także będzie to miało elementy skodowania, będzie wyszukiwać jakiegoś wspólnego zbioru, będzie miało swoje konkretne działanie, tak? To już jest zabawa z pewnymi warunkami, które należy spełnić. Podobnie z ustawianiem się według warunków wzrostem, rozmiarem buta czy płcią, to także już będzie nosiło w sobie pewien sposób związany właśnie z programowaniem, bo będzie nosiło w sobie to, o czym któraś z pań mówiła, pewien algorytm rozwiązania. I to, co chciałam Panią pokazać jeszcze, filmowego, mam nadzieję, że już nie wyskoczy to dziwne coś na ekranie, to jest zabawa, którą zobaczyłam, która bardzo mi się spodobała. Widziałam ją też ją w wykonaniu polskich dzieci na zajęciach. Wydaje mi się, że powinna być wersja też tutaj nagrania polskiego. Poproszę Cię, Daria, o wrzucenie tego koniecznie, bo mi wyskakuje to Traffic can have problems with congestion, and without well-designed rules, the system might even come to a stop. The same happens on computer networks, which need to be designed carefully to make sure that information is delivered quickly to the right place. To give an idea of the problems involved, we're going to be passing fruit around a network of five people. The goal will be to get each person to hold the right color of fruit, like this. To start the activity, the fruit is distributed randomly. Dzieci są w różnych koszulkach, o różnych kolorach i powinny You are only allowed to pass fruit to someone beside you who has an empty owoce, hand. Które mają ten sam kolor, co ich koszulki. Sposób, This move który mogą isn't sobie allowed because the blue boy isn't next to the green girl. Przepraszam, to sposób, w który mogą sobie podawać owoce, to jest podawanie do osoby, która siedzi obok nich. Nie mogą podawać do osoby przeciwległej, tylko do osoby, która ma pustą rękę. You may have to give up your own colored fruit to help the team reach the goal. With a bit of cooperation, each person ends up with the right pieces of fruit. Podejrzewam, że trochę musi to potrwać. Oczywiście w mniejszych grupkach i zamiast owoców mogą panie You can experiment wykorzystać with different layouts for your network. Oprócz owoców mogą wykorzystać pani na przykład kolorowe piłki, można dzieci zaznaczyć szarfą. Też tutaj znowu pokazuje ona pewien warunek, który musimy wypełnić i pewne kroki, które doprowadzają do tego warunku. Oczywiście, gdybyśmy chcieli to ze starszymi dzieciakami na przykład rozkładać na elementy pierwsze, można by się było zastanowić, jak to skrócić. Tak? Być może któreś ruchy były niepotrzebne. Być może można było zrobić to szybciej. Jak przy układaniu kostki Rubika, tak? Być może można to było zrobić w pięciu ruchach, ale jeszcze tego nie widzimy. Oczywiście możemy się zająć jakby tym odliczaniem tej liczebności, tego jak najszybciej to rozwiązać, podobnie jak z szukaniem najszybszej, najkrótszej drogi na naszej mapie z dzieciakami. Ten filmik i ta zabawa mnie też zainspirowała i też pomyślałam sobie, że tak naprawdę w wielu aktywnościach, które proponujemy, są już te elementy związane z programowaniem.
Tak, jedno dziecko ma jeden owoc, czyli podobnie jak z tym filmikiem, który pokazywałam z sześcianami, gdzie trzeba było w liniach ustawić, też zabieraliśmy z planszy jedną kostkę, która dawała nam miejsce na to, żeby przesuwać inne. Tutaj podobnie, zabrany jest jeden owoc, więc jedno dziecko będzie ma jeden tylko owoc. Proszę, panie, które nie znają tej zabawy, proszę o wypróbowanie. Myślę, że to bardzo, bardzo ciekawa aktywność. Wracam do. Tutaj jeszcze kilka przydatnych linków. Pytała się część pań o materiały. Tutaj na stronie kodowanie na dywanie na pewno panie znajdą odpowiedź na pytanie odnośnie gotowych już takich materiałów. Kolejny punkt to jest taka strona, której jestem subskrybentką, właśnie związaną z informatyką bez łączności z internetem. I jest tu kilka pomysłów na to, w jaki sposób dzieciom tłumaczyć różne zawiłości związane z komputerami i z pracą na komputerach. Między innymi ten filmik też był z tej strony, ale są tam jeszcze inne ciekawe propozycje w języku angielskim. Mistrzowie kodowania, to pewnie część pani już zna. Oczywiście zachęcam do strony Scratcha, wcześniej mówiłam o godzinie kodowania. Być może są inne źródła, z których mogą panie korzystać, się podzielić z koleżankami z czatu, to bardzo bym prosiła teraz o jeszcze wrzucenie do tych innych propozycji. Bardzo dziękuję paniom za dzisiejsze spotkanie. Jak zwykle prowadząc webinar, żałuję, że nie mogę nawiązać z paniami kontaktu wzrokowego, fizycznego, bo bardzo lubię taką wymianę spojrzeń, kiedy wiem, czy coś jest jasne, czy ktoś ma coś do dodania. I do zobaczenia przy kolejnej okazji, być może właśnie na żywo. Do usłyszenia i zobaczenia. Oddaję głos pani Darii. Ja już tylko głosowo. Bardzo serdecznie dziękujemy za aktywny udział. To było nasze przedostatnie spotkanie webinaryjne. Proszę śledzić naszą stronę. Planujemy jeszcze jedno w czerwcu, także serdecznie zapraszam. Dziękujemy jeszcze raz.